Hej, z tej strony Deko i kontynuujemy przygody w Satysfactory. A dzisiaj zajmiemy się aluminium. I mam już pewne plany co do tego, jak to wszystko będziemy robili. Ale zanim zaczniemy się bawić aluminium, no to ja już mam lekko trochę tej produkcji zrobionej, jak widzicie. Ale to robiłem po prostu tak metodą prób i błędów, żeby już was tutaj nie zanudzać na odcinku, to po prostu wam pokażę ostateczne rozwiązanie, które będzie się prawdopodobnie sprawdzało w późniejszym etapie, jak ja to dobrze rozkręcę. Bo teraz widzę jakieś problemy. Będę musiał zobaczyć, co się wydarzyło. Ale na początek, tam się analizuje dysk jeszcze, bo znalazłem jeszcze jeden dysk i bym chciał zrobić aluminiowe obudowy tutaj. Znaczy już nie mam, tylko wyślemy do kombinezonu. Milestone reached. The hazmat suit protects the wearer from radiation by consuming iodine-infused filters. You may find this protection essential if you are going to finally get around to saving humanity. I previously gave you compliments in an attempt to inspire you, but it might have given you the wrong idea. I will definitely be totally honest with you from this moment on. Here is a demonstration of a truthful compliment. That suit looks like it was made for you. Because it was. Okej. No i zostanie nam rozwój sterowania, systemu sterowania. Co mamy? Plastik to od ręki, komputery też od ręki, aluminiowe obudowy i chyba tej blachy jeszcze nie robią. Więc to za moment. Ale zobaczmy kombinezon ochronny. Co my potrzebujemy? Blachę i tkaninę. Tkaniny pewnie nie mam. Mam jedną sztukę tkaniny, czyli to nam nie wystarczy. Dysk 2,5 minuty, to w międzyczasie sobie pokażę wam, jak ja rozwiązałem produkcję aluminium. Tu są dwa generatory połączone do jednego rurociągu. Okej, musiałem się wody napić. I teraz tak, tu u nas boksyt wpada do dwóch tych maszyn. A czemu do dwóch maszyn? Bo potrzebujemy 240 roztworu linku. I wtedy zużywamy 180 wody. Tam mamy generowane 240, a potrzebujemy z dwóch maszyn 360. Skąd pozostała woda? Pozostała woda bierze się z tego budynku, gdzie przetwarzamy 240 roztworu linku i 120 węgla. No i teraz tak, węgiel jest problemem, bo nie ma go wystarczająco dużo. Więc ja bym musiał coś tutaj poprzerabiać. Może mam pomysł. Skoro ja tutaj mam to i mam to, to ja jedną kratkę postawię tutaj. W sumie to nie wiem, czy mi ta jedna kratka wystarczy, bo potrzebuję montera. Zrobimy jeszcze sobie tutaj. Okej. Teraz tak, potrzebuję monter. Ja go postawię tutaj. Tu będziemy robili... Czy to nie... Nie, jest. Dobrze, już myślałem, że nie w tym. Ten taśmociąg likwidujemy. I to też trochę inaczej bym postawił już. Bo chyba nie będę potrzebował tego w ten sposób.
ładnie jest, jest ładnie. No i tutaj nasz węgiel będzie wpadał. A tu będzie nasz zwarty węgiel wychodził do tych budynków. To jest i tak konstrukcja tymczasowa. Ale dopóki nie uruchomię w pełni mojej energetyki, to ja muszę na tym bazować. Jeszcze. Tu bym chciał inteligentny rozdzielacz. Na wprost robimy nadprodukcję. I tu wysyłamy takie coś. I tu podłączymy sobie do prądu. I w ten sposób powinienem zaoszczędzić trochę na węglu. Halo, czemu mój węgiel, znaczy moja siarka tu nie idzie, a powinna. A moment, bo tutaj było nieustawione prawe wyjście. Tak, tak, prawe wyjście. No to dajemy siarkę. No i teraz działa. Okej. I ten zwarty węgiel będzie nam szedł w tą stronę. Więc tutaj samoczynnie to się zastąpi. Działa? Działa. Tylko czy mi te 25 wystarczy? To jest pytanie. Bo to było 7,5? Jakoś tak było na budynek. Tam jest 4, tu jest 4. Czyli 28 bym potrzebował. Na jedną stronę. Tak mniej więcej. A to nam daje 25. Jestem ciekaw, czy tej siarki jeszcze też wystarczy. Szczerze mówiąc, nie pamiętam, jak ja mam przepływ siarki. Pięćdziesiąt, jakbym miał. Też trochę mało. No dobra, zrobimy tak na 50. Jak będzie brakowało... węgla tego alternatywnego w jakiejś maszynie, to jedną maszynę będę mógł po prostu usunąć i tyle. Czyli będę po prostu stopniowo to usuwał. Teraz tak. Jak to zrobić? Nie interesuje mnie to, jak będzie wyglądało w tym miejscu. Więc ja sobie po prostu to zrobię tutaj w ten sposób. Tu zrobimy w ten sposób. No to i tak jest tymczasowa budowla, więc mnie to nie interesuje, jak to będę miał tu zrobione. No i teraz jeszcze tylko łącznik. Chyba źle to postawiłem. Albo może było dobrze? A nie, było dobrze. Okej. Tu bym chciał nadprodukcję, a tu bym chciał siarkę. Elegancko. A tu wybieramy zwarty węgiel. Okej. Mam 50. No, tak
60 bym musiał produkować. No wiecie co? Ja jednego tu bym rzucił. I teraz ten odłamek mocy. Teraz i tak musimy poczekać, aż to wszystko przeleci. Nam to uzupełni, żeby tutaj tą produkcję móc wzmocnić, wznowić. To jest klasa trzecia. A ja ile tam wydobywam? 120 jednostek. A, bo to jest zwyczajne, 240. A klasa trzecia mi przynosi 270. De facto mógłbym jeszcze tam zwiększyć wydobycie. O kurde, te siarki aż tak nam było. Trochę mnie ta siarka martwi. Ale dobra. Najważniejsze, że uspokoił się nam węgiel. A, bo ja węgiel jeszcze tutaj gdzieś wysyłam. Okej. Okay. Moment, bo pewnie mamy już zespół przeanalizowany. Zobaczmy, jak to wygląda. Tak, dysk mamy. Powlekany żelazny karnister. Bez plastiku byłby. Ten dysk do ponownej analizy pójdzie, ale zanim to zrobimy, damy turbo amunicję. Turbo rifle ammo unlocked. The pioneer ammo of choice when obstacles are numerous and time is short. Panic and imminent death often negatively affect human accuracy, so this ammo meets the human experience with fixed efficiency. Mamy technikę radarową. Radar tower unlocked. The tower reveals resource nodes and other useful information on the map in a set radius from its location. I to tyle. A ten analizujemy jeszcze raz. Kurczę, co się z moim głosem dzieje? A mam sporo do ponagrywania jeszcze. Kryształ kwart. Ten dysk też do analizy byłby. A, to nam od razu dało schemacik. Mocna stalowa sztaba. Połączone z węglem. To bym wziął. To może być spoko. Co mamy tutaj jeszcze w dyskach? Tutaj. Ruda żelaza to ten do analizy. Ropa na żywicę i olej. Tutaj ścięta sztaba. 5 na minutę rudy. No to jakiś mały i zwarty węgiel. 10 sztab na minutę by było. Trochę mało. Weźmiemy to. I teraz tak. Co my tutaj mamy? Te silniki. Może zobaczmy, jakie mamy przepisy na silniki. 10 wirników, 10 stojanów i 5 silników. A tutaj co mi proponują? Dorzucić oscylatory
żeby mieć 2,5 silnika więcej. I teraz tak myślę, że chyba warto. Dobra, ja bym tutaj jeszcze dorzucił składniki do rozwoju systemu sterowania. Zobaczmy, co mam do rzucenia. To, to i to. Więc jest co robić, ale mnie jeszcze ciekawi ta turboamunicja. Ona jest robiona w producencie. A, turbopaliwo też może być zapakowane. 3 sztuki na minutę. Nie, 15 na minutę. 250 na minutę by wychodziło. Sporo. To będzie naszym zadaniem też. Dyski mamy ogarnięte. Więc teraz tutaj mamy przestój. Przez to, że nie było odpowiednio węgla. No i jest problem kolejny. Brakuje siarki. I to sporo. Być może jest to na wiertnicy piesze dalej postawione. A żeby teraz tą produkcję znowić, to wystarczy tylko usunąć wodę z całego rurociągu. Bo tu jest potrzebne 360, 240 mamy z pomp i 120 wody jeszcze tu mamy. No i jest ta kwestia, bo my potrzebujemy 50 sztuk amunicji zwykłej. W sumie aż tyle bym nie musiał ich produkować, bo ja i tak jeszcze takiej masywnej produkcji nie przetworzę. Jakbym ustawił, że było tylko produkowane z 25 sztuk zwykłej amunicji, to by było całkiem spoko. O kurczę, to jest w ogóle na klasie pieszej zrobione jeszcze. Ta moja siarka. Dobra, to cały taśmociąg musimy poprawić. Z tą siarką. Tu jest w miarę ok zrobione. No właśnie, to jest... Już się wystraszyłem, że czegoś nie zrobią. A nam po prostu zabrakło tylko... tych małych, przenośnych wiertnic. Dobra, i teraz tylko do drugiej zabrygidować. To jest 60 na minutę mało. Róbmy sobie 90. W takim wypadku klasa trzecia to nam wystarczy. Cześć, Nimak. Tych Nimaków też już mam od groma, więc trzeba to używać. A my zobaczymy się w kryjówce. Tu mam całkiem spory nadmiar węgla jeszcze. To jest klasa trzecia, więc to powinno dać radę. Okej, siarka zaktualizowana do tego miejsca aż.
No i jeszcze co mnie ciekawi, to, że mam przestój węgla na tamtej linii. Co tu się wydarzyło? Stojanów trochę mało. Dobra, zrobiłem tutaj do klasy trzeciej upgrade'ik wszędzie. Więc może coś to da. Zobaczymy. Z tego, że wiertnicy klasy trzeciej mam tu stóż, to ja się będę posiłkował tym. Tymi odłamkami mocy. Bo jedno aż tak tam dużo nie psuje w energetyce. Ale zawsze coś tam ułatwi nam. Mamy w produkcji 4300, mamy maksymalne 4300, mamy zużycie, więc... Jak tutaj nie będzie na stojanach przestojów, to będzie dobrze. I teraz tak, ja bym chciał... tą amunicję gdzieś tutaj jeszcze produkować lepszą. Z pozostałych 25 sztuk amunicji, którą mam tu. Tylko ja bym musiał producenta... postawić gdzieś tutaj. A ja na to nie mam miejsca. A ciągnąć go tutaj też nie zamierzam. Weźmy może na tą skałkę i z góry będziemy patrzeli, co tam się tutaj dzieje. To mógłbym przenieść. Tylko tu mamy te płytki drukowane jeszcze pociągnięte. I co, zróbmy to tak. Tu bym dał producenta. To on nam przecina tylko ten taśmociąg na górze, to nie będzie problemem. I tu bym chciał mieć tą amunicję turbo. Ale aż tyle na minutę bym nie chciał. Ja bym chciał użyć tylko 25 tej pozostałej amunicji. Może nawet nie. No tak, bo głównie z tej samonaprowadzającej będę używał. A na silniejszych przeciwników bym chciał tą silniejszą amunicję, więc 50 na minutę będzie odpowiednio. Teraz tak. Potrzebuję inteligentny rozdzielacz aż. Chyba dwie sztuki tylko. Bo tutaj nam trafia... na lewo co miało iść? Drugie paliwo. Dobra. I tutaj na lewo jeszcze te aluminiowe obudowy miały iść. Jest okej. Okay. Mieliśmy się zająć aluminium, a robimy inne rzeczy. Tu jest mój taśmociąg powrotny. Wow, czy tak wysoko nie chciałem podlecieć. Nie chcę łącznika, bym chciał zwykły rozdzielacz postawić w tym miejscu.
zrobimy w ten sposób. A zasilanie biorę stamtąd, tak? To mi się to już nie podoba. Wow. To ja sobie zrobię ten słupek tu i tu podłączymy to. Dobra. Tu już pierwsza amunicja jest produkowana. Tylko nie ma aluminiowych obudów jeszcze. To z tym musimy poczekać chwilę. No i teraz jeszcze jest kwestia, gdzie podłączyć zwykłego montera. Moment, bo tutaj jeszcze muszę jakoś wyprowadzić. To jest rozdzielacz. Mam łącznik, ok. To łącznik bym postawił w tym miejscu. O, stalowe belki brakuje. Zróbmy to i tak na klasie drugiej. Mniej więcej następne muszę dać do naszego Mercera do zrobienia. Dobra, tu jest ten taśmociąg taki fajny. Ciągiem kolidują. Gdyby było takie coś, nie podoba mi się to. Kurczę, ciasno tutaj mam, strasznie. Zobaczmy tak, o. Dobra, tu by było. I tu bym chciał amunicję naprowadzoną. Tu jest 50, tu jest 25, czyli po 50 sztuk będziemy tej amunicji produkowali. W sumie to ja źle to zrobiłem. Bo przecież ja mam tutaj ten taśmociąg wyjściowy. I to wcale mi tutaj nie jest potrzebne. Więc ja tego montera mógłbym mieć na zrobionego. Tu? Z czymś mi to koliduje? Tutaj trochę. Oj, to nie, nie, nie. Tu na pewno tak to nie może być. Jest ta amunicja i to jest ten problem. O, tutaj bym zrobił to. Zrobić łącznik. Okej, to by się zgadzało. Tylko teraz musiał to z tym jakoś połączyć. To już mi się nie podoba.
Tu jest to wyjście fajne zrobione. No i jeszcze musimy to dołączyć. A ja tą amunicję tutaj jakoś doślę do tego. Kurczę, dwa rozdzielacze i żaden mi nie za bardzo pasuje, tak bym chciał. Tu jest fajnie zrobione. Jeden do przodu już nawet nie mam jak za bardzo dać. Chyba, że to przesunę. Tu by było to wyprowadzone. Kolejny problem to jest... Właśnie, kolejny problem jest ta podstawowa amunicja. Ale mam pomysł. Nadprodukcja dowolna. To zrobię tu. Teraz tak, na prawo ma iść amunicja. Bo to jest rozdzielacz. Dobrze, to jest rozdzielacz. Ja bym dał wysoko. Tu damy łącznik. To sobie połączymy. Dobra, nie wygląda to dobrze. Ale działa. Na wprost będzie nadprodukcja. Będzie trzeba to jakoś przerobić, tą amunicję. Albo ogólnie ją gdzieś tam dalej dosunąć. Nie mam kontenera na turboamunicję i potrzebuję na te stalowe belki przekaźnik. Bo mi ich po prostu brakuje. Tego nie produkujemy i tego raczej nie będę potrzebował, więc tutaj po prostu będę rzucał turboamunicję, a to wywalę. No i elegancko, to jest zrobione.
No i tutaj mi się znowu to zakorkowało jakimś cudem. Może na razie jedną rurkę odłączę. Ja mam tu zakorkowanie na poziomie wody. Tylko segment będę chciał usunąć. Dobrze się stało, że tam się bawiliśmy amunicją, bo teraz widzimy, co się dzieje z wodą. Jest cały czas pełno w tej wody. I mam też jeszcze pewien pomysł. Przecież ja jeszcze mogę zrobić zawór. I zlimitować tutaj dopływ wody na poziomie 200... Moment, bo ja 360 potrzebuję wody. To ja potrzebuję tutaj mieć na poziomie 280, nie. 360, 240 wody. Dobra, i to nam wszystko rozwiąże problemowo. No tu będzie 240 i więcej nie puści ten zawór. No i tu też mamy odgroma tej wody jeszcze. 120. To pięknie. Dobra, ja to poprzyglądam, co tu się dzieje z tą wodą. I zobaczymy się za jakiś moment. Dobra, woda tu już się wstępnie ustabilizowała z tego, co widzę. Jej zaczyna brakować. I brakuje też już tutaj nam roztworu glinku, więc ja dołączę pompę. I teraz nie powinno być przestojów, bo mamy zawór, który nam będzie limitował dopływ wody, tak żeby ten rurociąg mógł robić swoje. Tu jest wszystko już ok. Tutaj jeszcze się nie uzupełnia w sposób, jaki bym chciał. Bo niby te dwie pompy mi dają 240 łącznie, ale jednak wolę to zlimitować samodzielnie do 240. Jeszcze takim zaworem bezpieczeństwa. No i tutaj to już zaczyna działać, funkcjonować jakoś powoli. Tu wody mamy już wystarczająco. No i tutaj ta woda też już jakoś tam powoli dopływa nam. Jest elegancko tej wody. Ojej, już jest na styk i powinno to funkcjonować bez zarzutu. Też o tego skontrolujemy roztwór glinku, jak nam on wpada. Bo węgiel nam nie będzie wadził, ale to może robić problemy z czasem. No i też musimy na tą wodę uważać. Ewentualnie zawsze można gdzieś tu zbiornik jeszcze dostawić jakiś. Nie no, to przestojów nie będzie. To może być tylko przestój spowodowany brakiem wody. Tu jest 50. No i tu też jest idealnie. Ok. Załóżmy, że to działa tak jak należy. No i tak. Krzemionkę w postaci 100 sztuk i skrawki aluminium. Wysyłam do budynku
który znajduje się przy złożach miedzi i tak dalej. No i ja tu mam coś takiego zrobione, że rozdzielam sobie rozdzielaczem na krzemionkę, której brakuje, i na skrawki aluminium, bo my tutaj potrzebujemy aż 75 krzemionki, żeby to mogło być produkowane. I potem to przetwarzamy w aluminiowe obudowy. 60 sztuk na razie robią. Z 90 sztuk sztabek, ale robimy 60. No i tutaj będzie nadmiar. Jeżeli tu będzie nadmiar, to będzie problem. U jaja wytwarzą 100 krzemionki. To jest zwykły rozcielacz, najwyżej go podmienimy. A nie, nie będzie przestoju, bo przecież ja tą krzemionkę... muszę... przesłać do budynku obok. Potrzebujemy kolejne sztaby aluminium, które będziemy przetapiali. W... O, to nie w tym? Czym się robiło tą sztabę? Która aluminium? Monter. I będzie potrzebny nam monterek jeden. Powiedzmy tutaj. Blacha. 30 z 30. Czyli postawimy dwie machiny. Bo te blachy myślę, że będziemy używać znacznej ilości. Tylko potrzebujemy jeszcze jedną odlewnię. Moment, nie odlewnię, bo tutaj ma być zwykłe aluminium, prawda? Znaczy nie aluminium, tylko miedzi. Czyli zwykły piec hutniczy postawimy sobie. Który nam będzie zrobił sztabki miedzi. Co, zróbmy to inaczej, lekko. Bo chciałem mieć tutaj na wprost, tu zrobimy sobie zwykły rozdzielacz. I tu będzie nam wpadała miedź, a tu będziemy robili blachę. Z tym, że ja potrzebuję to zrobić w ten sposób. I to mi nie wyszło równo. I to jest teraz problem. Aczkolwiek ja ustawiałem to po równej ilości, tylko... O, właśnie. To ja bym rozdzielacz postawił tu może jednak na początek. O, tym razem to wyszło. Dobrze jest.
to zrobimy tak. Okej. Okay. Skrawki aluminium mogę puścić tędy. Które to jest klasy? Ulepszym klasę do trzeciej. I jeszcze krzemionka mi jest potrzebna. I w tym momencie będzie by nam brakowało krzemionki. Ale żeby uzupełnić braki krzemionki, piętrowy, że krzemionkę robiliśmy, nie? Tak. Ja jej potrzebuję. Tu jest produkcja 100, a ja potrzebuję 150. Tak, tak. Tej bym raczej nie chciał ruszać. To jest i tak kryształ, a krzemionkę robimy w tym miejscu. 37,5 na minutę krzemionki. Ja nie chcę tego ruszać, bo jak to postawię, to połączę, to mi to wszystko wyśle i to będzie duży problem. Dlatego wolę zrobić tutaj rozdzielacz. I wypróbować coś nowego do stworzenia. Dobra. Tu niech będzie nie to. Na szczęście maszyna odłączona. Ma być krzemionka. 37,5. Ja potrzebuję 50. Użyjmy to. Okej. Teraz tylko zasilanie podłączyć. Tu zrobimy łącznik. Brzydko to będzie wyglądać. Czy jakoś to postawiłem? Na razie to zróbmy tak, bo jak będę potrzebował więcej krzemionki czy coś, to będziemy kombinowali. Tylko teraz musimy działać tutaj sprężnie, bo nie mogę mieć tu przystojów. A jeszcze musimy doprowadzić jeszcze, pamiętajmy, miedź. To będzie blacha robiona. Takie coś dołączymy i ta blacha będzie wychodziła. Tylko muszę dorobić miedź. Raz, dwa i na dwa powinno wystarczyć. Nawet za dużo. Dobra,
I teraz idziemy mieć pociągnąć. Chciałam mieć. To jest żelazo. Tutaj prawdopodobnie mieć mi nie wpada. Tej rudy żelaza tak jakbym miał za mało. Czy to jest miedź? Czy to jest żelazo? To jest miedź. Mamy miedź. Dobra, to kasujemy. Tu stawiam rozdzielacz. Kurczę, nieładnie to tak mi wyszło. Teraz lepiej. Upewnić się, że na pewno to jest miedź. Tak, tu mamy miedź. Tylko to musimy już mieć na klasie czwartej zrobione. Bo może być duży problem. I ten jeden taśmociąg, który jest taki biedny, on się tu rozdziela. I już wiem czemu, bo brakuje miedzi. A czy nie miedzi, tylko żelaza? Trudno, niech się to przecina. To jak idzie tutaj pod spodem, to mnie totalnie nie interesuje. No nie mamy miedzi doprowadzoną. No tak, teraz tych surowców dostaję za dużo. Więc pewnie trzeba znaleźć kulę Mercera i faktycznie zrobić tutaj wrzucanie do przekaźnika surowców chyba. Coś, gdzie jest to moją... A, bo tutaj mam blachę wysyłaną, okej. Okay. Tacki 200 weźmy. To rzucimy sobie, tu już będzie komplet. No to teraz tak. No i teraz te siarki faktycznie jedzie tyle, ile powinno. Trzydzieści siedem i pół. 25. No, zanim to nam to przetworzy i zapełni kontener, to trochę potrwa. Bo my zastępujemy stary węgiel na... zwarty węgiel. A nie, my już zasilamy zwartym węglem. Okej. Chcę zwykły węgiel stąd usunąć.
nam będzie wpadał nowy, stąd nam będzie wyjeżdżał zwykły węgiel. Tak to nadpiszemy. A energetycznie nic się nam nie zmienia. 360 aż na 150% mocy. Lecimy, jesteśmy ciągiem klasy 5. Niech tutaj już będzie taki mocny taśmociąg. Brakło surowca. Dokończymy na klasie 4. A tylko do tego elementu. Chyba. Albo tak druga klasa mi przepływu nie dawała odpowiedniego. To robimy to na 4. I przez to ja miałem taki duży nadmiar nadprodukcji. Podnośnik klasy 4 nie tutaj będzie. Ja to już idę aż tam. Polecimy klasę 4. A, myślałem, że gdzieś jeszcze ten zwykły węgiel użyłem. Więc tutaj to jest przepływ zrobiony tym razem. Zobaczmy, jak z tym węglem stoimy. No, teraz z węglem ładnie stoimy. Nie podoba mi się woda. Tak jakby woda mi stała... napełniła mi... ten rurociąg. To jest mały segment. Ale wolę tyle wsunąć wody, niż żeby później były problemy. No właśnie, ona tam na żółto było. Okej, tu nie mam już problemu z wodą. Węgiel jeszcze jakoś tak wolno tutaj przybywa. Ale jest znacznie lepiej. Ile tego tu węgla ma być? 120 na minutę? O kurde. Sporo go tutaj ma być. Ale moment, bo może tutaj ten... przepływ był zły. Tu się woda nie blokuje, to jest dobrze. Czy ja tutaj na dole poprawiłem też ten... Nie poprawiłem tego. I teraz jest elegancko. Pompa nie pracuje, ale i tak nam nie wyśle więcej niż 240 wody do budynków. I dorzucamy blachę. I wysyłamy rakietę na koniec odcinka. Milestone reached. Several parts more efficient and powerful than the human brain can now be made to compensate for many deficiencies otherwise encountered in future development efforts.
The blender enables you to mix and or combine parts and fluids for more complex recipes. Most importantly, project part number 6, the assembly director system, should be produced and delivered to the space elevator as soon as possible. Chcieliby system kierownictwa. Ale ja mam inny. Bym chciał zrobić. Moment. Ta śmacia powoli nam się korkuje. Ja już zrobię sobie poza odcinkiem. Okej, zrobiłem małe zmiany tutaj w moim magazynie. Główny taśmociąg to jest klasa 5, a te boczne od nogi to są klasy 4 zrobione. Będzie to się szybciej nam uzupełniało i nie powinno być jakichś tam przystoju związanych. Więc tutaj cały przepływ zostaje na odpowiednim poziomie, mi się wydaje. Bo te blachy trochę nam skomplikowały, ta turboamunicja też nam troszkę tego taśmociągu zabrała, więc dobrze to teraz może wyglądać. No i też te blachy będziemy mieli ciągle tutaj w dostępie. 60 na minutę tworzonych jest, więc myślę, że odpowiednio na ten moment. Ja jestem się przyjrzę poza nagraniem, co się dzieje z tamtą częścią produkcji i z tamtą częścią produkcji, bo ja już tutaj mam 1,5 godziny nagrania. A za wiele nie zrobiliśmy, bo zrobiliśmy amunicję, turboamunicję, którą też będę chciał jakoś przebudować, zrobić może w jakimś innym miejscu. Zobaczymy. Bo tutaj w sumie mogła zostać, no trochę mogło zostać tej zwykłej amunicji naprowadzającej w tym miejscu, gdzie postawiłem tego producenta. A to postawić mogłem tam gdzieś dalej, ale chciałem po prostu zwolnić ten taśmociąg, który nam doprowadza surowce do producentów. Ale coś pokombinuję, coś pomyślę. I zobaczymy. W sumie zawsze mogę postawić go wyżej. I zrobić przepusty surowca. Też jest jakaś myśl. I wtedy tutaj dołączyć. Nie, tu w sumie, bo tutaj mamy rozdzielacz, a tu mamy łącznik. No i jestem ciekaw, czy ta amunicja jest aż taka dobra. Dwa staki będę chciał jej nosić ze sobą. I jeden jej tego może. No dobra, dzisiaj to było wszystko. I na następny odcinek w sumie nie wiem, co będziemy robili. Na pewno no, te systemy kierownictwa byśmy musieli zrobić. Tego nie zrobimy bez radiowych jednostek kontrolnych. W Atom bez superkomputera nie wejdę. Tutaj też radiowe jednostki kontrolne. A tutaj łączne ramy modularne. No to wychodzi, że radiowa jednostka kontrolna będzie naszym kolejnym celem. Oscylatory nie problem, komputery chyba też nie problem. Będę musiał tylko zobaczyć, ile ich ja faktycznie produkuję. I czy gdzieś jeszcze je używam i sobie może je spisać na kartce, żebym pamiętał. Aluminiowych obudów to ja chyba tylko do amunicji wykorzystuję.
Więc tak, to będzie naszym celem. Turbo amunicję zrobiłem, to usuwam. I radiowe jednostki kontrolne to będzie nasz cel. No zobaczmy sobie jeszcze jedną rzecz. Specjalne to będzie? Nie. Produkcja, logistyka, organizacja? Tak, organizacja. Stawmy sobie może taką jedną wieżę radiową gdzieś tutaj. Na podwyższeniu bym nie chciał, ale... Tu. Zasilmy. Wszystkie sterowce mi pokazuje. Bez konieczności skanowania. Podoba mi się to. Co ja tam za marker postawiłem? Znaczy to wpływa na nasz... Nie, na radar chyba to nie wpływa. Słabe sygnały w strefie. O kurde. Sześć somenlupów, 21 ślimaków. Znaczy Mercera 6, aż tutaj mamy do znalezienia jeszcze. No w sumie tutaj tak mało eksplorowałem ten teren. I tu w sumie też trochę mnie tak nie było. No i gdzieś... Tu jest mój węgiel, a siarkę skąd biorę? Siarki mi nie pokazuje? A, bo siarka chyba kawałek dalej była. No i gdzieś tutaj jest kula Mercera, do której nie mam pojęcia jak się dostać. Ona jest poniżej... O, gdzieś tu nawet bym powiedział. Ona jest gdzieś poniżej. Nie wiem, gdzie jest wejście. Dużo tam prądu zżera? Nie wiem, nawet. To fajnie wiedzieć, że wieża radiowa coś takiego nam robi. Tu jeszcze mamy rudę miedzi do wykorzystania. Zawsze można dołączyć do tego taśmociągu i ją przesłać. Dobra, ja nie przeciągam. Jakieś planowanko sobie zrobię już poza nagraniem, co dalej robimy. Więc grałzamy deku, zostawcie łapkę w górę, dajcie subskrypcję, zostawcie lajka, komentarz i do następnego razu. Hej, hej!